Why Not w Dębowcu? Ta czteroosobowa grupa grająca muzykę na żywo z zacięciem rockowym, ale także utwory spokojne i klimatyczne, zagrała w sobotę 14 sierpnia w Dębowcu przy Tężni. Jak się wam grało? Fantastycznie, fantastyczna publiczność, fantastyczne klimatyczne miejsce. Naprawdę, mam nadzieję, że tutaj szybko wrócimy. Powiedzcie coś o sobie, bo Why Not to taka świeżynka, chyba nie cały roczek. Zgadza się. Tak naprawdę w katalogowym skrócie spotkaliśmy się w październiku zeszłego roku pierwszy raz, zupełnie niezobowiązująco. Chłopaki chcieli pomuzykować i potrzebowali kogoś do pośpiewania, a ja zaczęłam tak naprawdę właśnie w zeszłym roku się bawić muzyką i troszkę zaczęłam śpiewać. I po pierwszym spotkaniu, właściwie już na pierwszej próbie, przywiozłam właśnie kawałek Chodźmy Stąd. Chłopakom się spodobał i mimo, że mieliśmy ogrywać zupełnie inny materiał, tak naprawdę dla czystej przyjemności, rozpoczęliśmy przygodę z własnym materiałem. Tydzień później powstał kolejny numer, po miesiącu z małym haczykiem już było ich więcej i Adrian wtedy zapytał, słuchajcie, mamy 4 kawałki, a jeszcze nawet nazwy zespołu nie mamy, może zakładamy zespół. No i ja pierwsza mówię, niech będzie to The Force, siła kilku osobowości. Adrian mówi, niech będzie First Floor, bo gramy na pierwszym piętrze próby. A Dariusz mówi, Why Not, niech będzie, ponieważ Darek z inicjatywy Darka, chłopcy zaczęli muzykować najpierw w trójkę. Później ja dołączyłam, ale każdy z nas na zapytanie, czy chcielibyście pomuzykować, może się pospotykamy wszyscy, no dlaczego nie? No dlaczego nie? Dlaczego nie? Więc mówię, no Piotrek, nie masz już szansy wymyśleć żadnej nazwy, bo po prostu Why Not wygrał. Tak, na starcie. Tak wyszło, why not? Why not? No i każdy z nas coś, prawda, dokłada do tej naszej muzyki. Dlatego, że każdy z nas zupełnie innej muzyki słucha, więc tutaj musimy być zgodni i każdy z nas, tak jak mówię. Wypadkową jesteśmy. Jesteśmy wypadkową, dokładnie. My w ogóle z Agatą już się znamy jeszcze z czasów dzieciństwa, gdzieś tam żeśmy mieli wspólne, znaczy może... Całkiem nie gdzieś tam, bo w jednym bloku tak, tak, w jednym bloku mieszkaliśmy. Ale nie kolegowaliśmy się. Dokładnie. Faktycznie nie mieliśmy z sobą kontaktu. Tak, no i niestety, znaczy niestety, stety, siła internetu jest siła olbrzymia. Internetu. Po prostu Agatka gdzieś tam wrzucała na swoim profilu utwory, a że jest fanką zespołu Europe. O tym żeśmy nie wspomnieli. No więc śpiewała i grała na gitarze utwory Europe. No i, a myśmy w zasadzie z Darkiem, myśmy zaczynali jeszcze gdzieś tam wcześniej w zespole Rift. Nasze początki były. Ale po prostu troszkę się to zmieniło, no a Agatkę zauważyliśmy i po prostu stwierdziliśmy, no a dlaczego byśmy nie mogli, dlaczego nie, nie moglibyśmy zagrać Agatce, akompaniować Europe, prawda? Że zaczęłam w zeszłym roku muzykować i troszeczkę życie mi się poprzewracało do góry nogami i w momencie, kiedy było bardzo do góry nogami, przyszła muzyka i ta muzyka tak naprawdę to mnie uratowała, ocaliła i przy okazji właśnie zespół Europe przyszedł. Ja zaczęłam śpiewać ich kawałki, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, a na pewno nie wiecie, że Europe gra do dzisiaj, czyli są 40 lat na scenie. Ja tylko znałam ich 2 utwory, The Final Countdown i Carry i koniec, a oni mają 11 albumów, ale skracając tą historię, ja postanowiłam na konto tego, że ta muzyka przyszła, zrobić swój autorski koncert ze swoimi numerami oraz coverami, balladami Europe. I ogłosiłam to na swoim profilu, że taki koncert się odbędzie w lutym 2021. I Piotrek o godzinie 22:23, mam to wydrukowane na ścianie, napisał mi, gratuluję pomysłu, czy nie potrzebujesz może zespołu w tym, żeby ci pomógł no, w tej całej inicjatywie. No i ja odpisałam, oczywiście tak żartem, no jasne, zespół to byłoby przecież marzenie, a on, że mówi serio. No i stąd cały pomysł wyszedł, natomiast inicjatywa muzykowania chłopaków była darkowa. No jak ja się już pojawiłam ze swoim kawałkiem, chłopaki zaakceptowali, to mówimy, no gdzie? No ani żeśmy Europu tak, właściwie nie... Najważniejsze, żeśmy się spotkali. Przede wszystkim niesamowita chemia bardzo nas łączy. Świetna energia, świetny humor, po prostu przyjście na próbę to jest po prostu spędzenie dobrze czasu. Macie już swoje kawałki, no to co, jakaś płyta, co dalej, jakie plany? Ja wiem, że może za wcześnie o to pytać, no ale jak już macie swoje kawałki, a zespół
zespół ma niecały rok. Mamy materiał na płytę. Z uwagi na to, że no każdy z nas mieszka gdzie indziej, my z Adrianem mamy no najdalej, żeby dojeżdżać, więc tutaj te 100 kilometrów jednak trzeba podjechać tam i z powrotem. I każdy z nas ma jakieś życie i zawodowe, i prywatne. Stąd staramy się grać w komplecie raz w tygodniu te 4 godzinki, ale czasami to się nie udaje i każda próba, która nie jest grana w komplecie, troszeczkę opóźnia i aranż, i przygotowanie tutaj całego materiału. Natomiast jak najbardziej, jeżeli chodzi o płytę, oczywiście jest to w naszych jakichś marzeniach, prawda? I również też mamy nadzieję przy okazji, że przy okazji naszych występów ktoś się nami zainteresuje i nas wspomoże w spełnieniu tych marzeń. No nie czarujmy się, to wszystko kosztuje. I to wszystko kosztuje. Samo wejście do studia to są ciężkie pieniążki. Tak, tak. Ale ja myślę, że my jesteśmy na całkiem dobrej drodze, jesteśmy pół roku razem, niesamowicie się lubimy. Ja to cały czas mówię, że oprócz muzyki, która nas... A to też jest ważne. To jest najważniejsze. Musi być atmosfera, więc tutaj musi być naprawdę atmosfera. Piotrek, ciach, Darek, Edi, a my się naprawdę lubimy. Mało tego, tutaj my się znamy rodzinami, także i dzieci, i żony, nie wiem, chłopaki kiedyś mi casting zrobią na przyszłego męża. Obiecali, że będzie fajny. Także trzymam ich za słowo. Dla nas jest ważne to, że robimy to naprawdę z głębi serca. Bardzo to kochamy, bardzo kochamy tworzyć, lubimy się spotykać razem. Więc to chyba widać. Żeby się nic... Żeby, mam nadzieję, że to było widoczne, chociaż tutaj było mało miejsca. Ja byłam ograniczona. Chłopcy cały czas mówili, uważaj, nie deptaj tu, nie dreptaj tam. Nie zaplątaj się w kable. Why not? Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.